trawy to przy las. Wtedy ściga szybę, łyła im nas. Wtedy ści jeziora, wtedy ści las. Fenomen właściwie tej piosenki polega na tym, że została napisana kiedyś przez kogoś na jakieś zamówienie, przez osobę wykształconą, a więc nie przez jakiegoś ludowego artystę, o bardzo dużej kulturze muzycznej, dużej wrażliwości, osoby, która miała bardzo duży dorobek. Ach, to nie wie, gdzie to leży, niechaj nobetowa bierze. I na rynku tów nie nowym, to mój każdy droga płynie. Będzie jeziora, będzie las, będzie kaszyby łyłają nas. Będzie jeziora, będzie las, kaszyby łyłają nas. Piosenka zostaje zrobiona, napisana, wchodzi do użytku i w bardzo krótkim okresie czasu staje się niezwykle popularną. Nie, że popularną, ona staje się piosenką, która zostaje uznana wtórnie przez użytkowników właściwie za typową, najbardziej typową, najbardziej znaną kaszubską piosenkę o charakterze ludowym. O, chcę spędzać dobre czasy, nie będę Kaszybi dobry leża, wymagają w każdej wiedzy. Bedrści jeziora, bedrści las, bedrści kaszyby łyłają nas. Bedrści jeziora, bedrści las, kaszyby łyłają nas. Kaszuby nie byli nimi, oni śpiewali. No czy bardziej, czy mniej, no to jest kwestia sztrydu. Ja. Można powiedzieć, o nie, to u nas lepiej śpiewała, bo to my jeszcze nie byli bogaty w Kaszubę, w tym pięknym, te dopiero się tworzyli, bo śpiewali i niemieccy, na Rheinländre i tak dalej. O Rheinländre, takie. I tak dalej, przecież to było bardzo powszechne. Ale śpiewali i płakasz. Nasza koza bleczy, boją bólu plecy. Koza bleczy, boją bólu plecy. Nasza koza bleczała, bo po puklu dostała, albo po plecach. Mój ojciec i matka Antoniego, czyli autora tej pieśni, o którą Waza Biegota, to było rodzeństwo. Nie mógł sobie wyobrazić, żeby żyć bez Kłączna. Bo tam sam urodzał mój tata, tam sam urodzała moja mama. On każdego roku przejechał co najmniej raz. Ale często się zdarzało i dwa, i trzy razy. Z tym, że nie tylko w Kłącznie, bo rodzina Antoniego była i w Przyłezu, i w Stedyncach, i w Trzebiotkowach, i w Rekowie. Więc ona była, ta rodzina, bardzo rozpowszechniona. To było latem, wtedy, kiedy Sykłaszczyk kończył organizację swojego chóru w Stedycach. I wówczas doszło do rozmowy z Antoniego z moją siostrą Heleną. Bo Lina, moja siostra, była członkiem chóru Sikorskiego w tym i oni już od pewnego okresu czasu ćwiczyli, tworzyli w Stedyncach chór kaszubski. A organizatorem to był Sikorski Józef, mhm.
A członkiem pomiędzy nimi jednym to była Helena, moja siostra. Głos tą pszczy była. No. Dużo. Wera. Wera, tak. Repertuar był jeszcze stary. Doszło do takiej rozmowy. Mniejsze wiedzę, że Antoni je także i kompozytorem, że on potrafi tworzyć ten. I wtedy Antoni. W Stedincach i chór. Oni są uczą, a wiesz, czy tebe nie skomponował, żeby ten nie stworzył dla tego ich chóru pieśni. Piosenkę. Bo my by chcieli mieć, znaczy, nasze. Przynajmniej jedna, bo dwie. No to my możemy zrobić. No ale ty umiesz układać, ty umiesz śpiewać, a my za tego nauczymy. To musi być pieśń związana z tą naszą ziemią. Stedins, dlaczego pomiędzy innymi Stedinszczy jezero, Stedinszczy lasa, nie kłączoszy, choć ta idea posadu. Antoni dużo nie dał sobie gadać. To rozmowa była w Stedincach, no czekaj, Leno. No ja spróbuję. Była tak zwana ścieżka Kłesylno, Stegna, która łączała Stegnicę z Kącznem, Jochotów tą Stegno. Ta Stegna była jemu także znana z młodszych lat i on idąc mruczał. Czekaj, no, ja ciebie to... Na to jezero patrzą, na te... A więc i to i jednocześnie melodia powstawała. Bo on miał to do siebie, że jego piosenki powstawały razem z melodią. Ale czasem była taka sytuacja, że nie miał blaśtyftu, ani nie miał ten. No i tak mu się zdarzał. Melodia jakoś do głowy przyszło. Weszła w tym czasie, tak. Ale to, żeby to zapisał, żeby mnie tego nie zaboczył. No. I wówczas, ale to jeszcze harcersko, to przed wojną był harcerzem, ten łederwał kurę, łed brzozę i chorej. Kropkował sobie, kropkami on to miał zaznaczyć. Jak on dotarł tu do Kłączna, ponieważ ja byłem jego najbliższym kuzynem, no to on pierwszy to był wstąpić do Stacha, nie? I to pierwsze co było, jak on przeszedł, słuchaj Stachu, ja mam już ułożony i piosenka i melodia. No to bardzo dobrze, normalnie. Ty masz pianino, Swebre ja co zagraja i... No bo przed tym pianinie i w tym miejscu. Na tym pianinie, więc stąd na przyszle i Antoni, ja co tu toru pokażę, nie? I tu zaczął grać to... tą melodię. I mnie zrobi to Stachu, jak on nas asysa podobał. Jeszcze co, według mojego zdania, to jest bardzo trafną melodię. Jak on tu przeszedł, to ona była taką, jak on ten. No, drobiazgi mogły być, ale w każdym razie ona nie była zmieniona.
czy radykalnie, to jeżeli były, to były bardzo drobne poprawki. Była mała Dorotka, to też tu powstało, wiesz? Nie wiem, czy was znajdę. Była mała Dorotka, figarny głębia kłetka, a ten kłetek dobrze miał, bo w łóżeczku sobie spał. Wszyscy mysze kłetek znał, ze zgrzyt zróżniły nie chcą, z nimi bawi sąsatyć, bo i mysz to również zwierz. Muzykance to zaraz podła paletów w kłącznie, bo tu pewno było parę muzykantów, co? Co grale tak po tańcówkach, tak czy coś z tego. Zaraz to podła paletę bytości jezora? Zaraz to szło? Czy to trwało od chwila zanim to... To znaczy ta pieśń bardzo szybko, no bo jak były te ogniska przy jeziorze Felko, no to ja... Grałeś. Grałem to przede wszystkim to. Ponieważ to była nasza pieśń, na wszystkie uroczystości. To ona była na wszystkich uroczystościach tych, ale tych naszych tutaj, Kurczyńskich, z Miron i w Zdenicach. No w Zdenicach szczególnie, bo potem była zaspiewana publicznie w Betowie. Bo to za też Betowiana było, ale ty zaraz to zmieniali, nie jest Zdenicze jezoro, tylko Betowie. Betowie jezoro. Ale jedyś czuł, że Łetim, że też kto śpiewał rekowiąści jezoro rekowiąści? Jezus kochany, to nie tylko rekowiąści, ale i betoszczy, i ruszczy, i pruszczy, i łesnieszczy, i sera kogoś. Każdy jest na swoje. Próbowała to. Na swoje. Powiem to, co z słowami Antoniego. Słuchaj, no, jeżeli sobie tak to upodoba, ja nie mam nic przeciwko temu. To znaczy, że oni sobie wybrali ta melodia. Tak jak ledze śpiewają, tak nie śpiewają. Byleby dobrze śpiewali, głośno i wesoło. I wesoło. A kto nie wie, gdzie kolej, tym niech do Betowa bierze i na rynku pnie nogą. Jego oryginalna ta? To jest tak. A to tu jest napisany ten jego tekst i nata, czy ten? O, chcę spędzać dobre czasy, niby gości jedzę las, tam nasze widobry leżą. Wymagają w każdej wiedzy, bez jeziora, bez las, bez kaszy wołają nas, bez jeziora, bez las, kaszy wołają nas. Czyli odwrotnie, nie tak, że z folkloru ktoś bierze, czerpie i robi nowoczesne aranżacje i pokazuje jako coś nowego, tylko odwrotnie, powstaje coś
napisanego, ale z czasem staje się jakby piosenką ludową. Gdybyśmy dzisiaj przeciętnego Kaszubę zapytali, skąd jest ta piosenka, byłby absolutnie przekonany, że to jest taka frontówka, którą wszyscy zawsze i wszędzie od Bóg wie kiedy śpiewali i śpiewają, bo jest przecież ona taka popularna. Dla autora piosenki, dla świętej pamięci księdza Pepińskiego, myślę, że to jest największa nagroda, największa tantiema, jaka może być, bo rzeczywiście jest to przykład tego, jak trafiła piosenka kaszubska pod przysłowiowe strzechy, czy między przysłowiowych ludzi. Każdy droga płynie, to się jeziora, będą przy las.